W ostatnim czasie do Urzędu Gminy w Kościelcu zaczęły napływać skargi od mieszkańców na uciążliwość zjawiska, jakim jest nielegalne opróżnianie szamb. Wójt Gminy, zaniepokojony skalą tego procederu, postanowił to osobiście zbadać na przykładzie karygodnej sytuacji, jaka ma miejsce w sołectwie Tury. No, notuje temat zanieczyszczania kanału. Taki jest kanał malariacyjny, który idzie przez naszą wieś Tury. Wcześniej tam od strony Waków i dalej w kierunku Krzymowa. Od pewnego czasu zauważamy, że dłuższego czasu, że ktoś puszcza nieczystości do tegoż kanału. No są zanieczyszczenia widać. Mętna woda, jakieś tam fekalia i tak dalej. Także niepokoi nas to. I chciałbym, żeby ktoś zwrócił na to uwagę po prostu, żeby takie coś się nie działo. Dać hamulec takiemu postępowaniu, bo Znamy już doświadczeń, opony śmieci wyrzucane po lasach, no i do tego, że tak dochodzi wypuszczanie nieczystości w kanał, który powinien być czysty, gdzie starsi ludzie, poprzednicy, mieszkańcy tej wsi, mój wujek wspominał, że tu była czysta woda, ryby były i tak dalej tętniło życiem, teraz płyną fekalia i nieczystości, także no, nie powinno to tak być, także prosiłbym zwrócić uwagę. I dać do myślenia tym ludziom, którzy to robią, żeby po prostu przemyśleli to i nie postępowali tak, bo nikomu to nie służy. Ani nam, którzy tu mieszkamy, ani innym. Bo nie sztuka jest wypuścić jakieś nieczystości, ach, one płyną dalej, jak niekiedy tam robili dawniej, że jakiś worek śmieci wyrzucił do rzeki, warty się nie przejmował, bo to pójdzie z prądem, z nurtem. No, tak nie powinno być, myślę, i dlatego tutaj poprosiłem Państwa z gminy, żeby przyjrzeli się tej sprawie, zwrócili uwagę. Jakieś odpowiednie pisma wystosowali. Myślę, że ktoś to sobie to weźmie do serca i po prostu przestanie tak robić. A jeśli, jeśli tak się nie stanie, będę dalej interweniował w tej sprawie dopóty, dopóki no nie będzie porządku, bo nie może tak być, żebyśmy w XXI wieku sobie ścieki wpuszczali pod nos kogokolwiek, by to nie były moje, następnego sąsiada czy piątego z kolei. Wójt gminy, przerażony takim stanem rzeczy, postanowił przeprowadzić kontrolę wśród mieszkańców gminy posiadających Szamba. Posiadacze zbiorników bezodpływowych będą mieli obowiązek okazania zaświadczenia bądź rachunku od przedsiębiorców świadczących usługi wywozu nieczystości płynnych. Jednocześnie przypominamy, że w myśl uchwały Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kościelec, opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub oczyszczalni przydomowych mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie wójta na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych. Każdy inny sposób pozbywania się nieczystości jest nielegalny, za co grożą dotkliwe kary finansowe.